Siema widzowie, z tej strony Jaci Zombiaszek i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam dzisiaj dla was, moi drodzy, odcinek Stepania do graczy, więc mam nadzieję, że każdy standardowo zostawi tutaj z was łapkę w górę, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. Na początku chciałbym podziękować Przemiksonowi, który dał mi na ostatnim live'ie 1000 rzucaków. Z tej okazji macie do wygrania, moi drodzy, właśnie w tym odcinku 100 rzucaków. Jedyne co musicie zrobić, to zostawić tutaj suba, lajka oraz dzwona oraz napisać w komentarzu swój nick, z jakim gracie po prostu na Dragonie. Jeśli też wszystkie rzeczy po prostu zrobicie, bierzecie udział w losowaniu na 100 rzucaków, które przekazał mi Przemikson. Także co widzę, oglądajcie do końca, bo myślę, że warto. No i co? Trzymajcie się, miłego dnia, na razie i elo, siema! Widzowie, zapomniałbym, w opisie macie link do mojej nowej myszki, możecie sprawdzić, co to za myszka, także wbijajcie i po prostu obczajcie. Pozdro! Dobro, moi drodzy, tutaj kolejny ziomek z czatu pisze z gilli, okej, rozdaję itemy, M i czysta perełek. Zobaczymy, czy następnie ma on nick 2 PKT? Nie, 2KT8. Dobra, 2KT8 to był. Zobaczymy, czy nas gościu zaakceptuje. Mam nadzieję, że oczywiście to zrobi. Dobra, widzowie, ziomeczek nas zaakceptował, także jemy sobie koksa, dobieramy się, bierzemy antynogi w łapkę. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy, widzowie, jakiś kurde gili, gdzie jest trzech typa online. To się trzech typa mnie tu, widzowie, klep. Jakiś silver, jakiś chyba ziemniak? Nie, ziomek tu jest, widzę, jakiś ziomek, nie ziemniak. Dobra, chłopy w ogóle rzucają potki na stręża. Nie wiem, czy uda mi się tu kogokolwiek, widzowie, zabić. Raczej wątpię w to, bo jest ich po prostu trzech i są dosyć na mnie mocno sfokusowani. Nie podoba mi się to za bardzo, bo kurde, są spoceni dosyć mocno. Giga się na mnie tutaj fokusują. No ale dobra, zmieńmy sobie seta. Elegancko. Dobra, secik zmieniony, widzowie. Macie ich kordy, w ogóle jakby ktoś chciał ich kordy, to macie, wam pokazuję na odcinku. Możecie sobie przyjść i przebić. Dobra, tam jakiś ziomek zjadł koksa, ale chyba nie polizał. Dobra, ten typ jakiego koksa? Aj, nie polizał, no kurde, szkoda. Dawno nikt ode mnie nie polizał na Dragonie. Nie, no to też typek nie polizał. Nie, no powiem, widzę, że mam... To poszedł tutaj... Jest! Polizał! Dobrze, zajebiście. Udało się, polizał. Pięknie, pięknie. Po prostu superancko. Czy uda nam się chociaż jeszcze jednego tutaj? Jakby się udało jeszcze jednego tutaj dziabnąć, byłoby po prostu zajebiście. Dobra, klepiemy teraz tego zioma. Ty poliżesz, ja to mówię. Poliżę, 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 typeczek. Dobra, wyciągnął koksa. Chyba mu się kończy regenka. Tak, będzie lizał? Nie, nie polizał. Jakim cudem? No nie wierzę w to. Jakim cudem ten typek nie polizał? W ogóle nie zmieniłem klaty. Tam gościu spierdzielił się dobrać, więc trochę lipa, widzowie. Dobra, jem sobie koksa, widzowie, elegancko. Ten silver tam, widzowie. Nie, on chyba nie ma dobierki koksa. Nie, ten typek chyba nie ma tam dobierki koksa, z tego co mi się widzę wydaje, bo patrzcie. On się tam... O kurde. Ale odwaliłem teraz manianę. No nie, dobra, otwiera skrzynkę, gościu. Kurde, niestety chyba ma dobierkę. Tylko jest jakaś, widzowie, opcja. Cień szansy, że uda mi się stąd uciec, widzowie, bo te typy chyba nie wiedzą, gdzie ja jestem. No tak, oni gdzieś tam rozkopują. Ale... A, znaleźli mnie, kurde. Ten silverman mnie znalazł, akurat poszedł cię, widzowie, dobrać. Więc dobra, giniemy sobie, ale i tak, no wydaje mi się, że było dosyć dobrze. Polizał ziomek, no drugi raz sobie ten typek polizał. Szkoda, że mi koksów nie przyniósł. Szkoda, że ten typeczek mi koksów nie przyniósł. Dobrany, dobra, paliże, liże, gościu. Aj, nie polizał, giga, szkoda. Dobra, w ogóle, co to jest za gilia? Oni sobie potki na stręża rzucają, no nieźle. Dawno nie spotkałem takiej gili, która sobie rzuca potki na stręża. Ale powiem wam, widzowie, że było całkiem dobrze, bo jednego typa udało się zabić, więc było po prostu, widzowie, git. Mamy zaraz do. W ogóle, widzowie, zabiłem sobie tą gildię przed chwilą, w sensie oni mnie zabili, ale zabiłem tego jednego zioma i typy mi tu spamią łatwo. Ech, co ludzie mają w głowie, widzowie, co ludzie mają w głowie, o ten silver mi tu cały czas spami łatwo, no nieźle. Dobra, moi drodzy, tutaj kolejny ziomek sobie na czacie pisze: dam bacona TPA, spieszcie się, ziomek z gildii WWP, więc zobaczymy, czy nas ten ziomek zaakceptuje. Ma on nick Poxo, czekajcie, bo wpisałem źle, typa Poxo97, info WWP i jest tutaj, widzowie, dwóch ziomów online, jakiś Fearful Fox oraz ten właśnie Poxo997, więc zobaczymy, czy nas typek zaakceptuje. No, pewnie będą to nogi jak zwykle, jak to po prostu bywa w tym świecie Minecrafta na Dragonie, ale mam nadzieję, że może będzie jakaś wyrównana klepa, jeśli tak, to bardzo bym się zdziwił. Dobra, widzowie, ziomek nas akceptował, trochę mu przyspamiłem, bo nie wiem, przez 40 sekund nas nie tepał. O kurde, żebym sobie od razu tutaj spadł na ten, na dół gdzieś, aha, co to w ogóle jest?
Gdzie ja tutaj spadłem? Jakiś typek jest na dole, dobra, ładuję go. O co tutaj chodzi? O co tutaj widzowie chodzi? Siema, siema mordeczko, co tam u ciebie słychać? Jak dzionek mija? Dobra, lecę tutaj na dół, gdzieś do kuboida wpadliśmy jego. Okej, nie wiem o co tutaj widzowie chodzi, ale dobra, ale spróbujemy go po prostu tutaj sklepać, tego zioma. Ma on jednego koksa, bo chyba nie zdążył się dobrać ze schowka. Nie wiem, czy nam się uda to po prostu zrobić, ale mam nadzieję, że tak. Jestem na jumpuście, typek nie jest na jumpuście. Dobra, jemy sobie koksa szybko. Dobra, nie wiem, czy ten typek z jego gildii wbije, bo to jest prawdopodobnie ten ziomek z gildii WWP. No chyba, że to jest jakiś przypadkowy tutaj jakby taki, no nie wiem, gość czy coś takiego. Przyszedł sobie na kuboid, ale dobra, spróbujemy go sklepać. Zobaczymy, czy nam się uda, kurde. Fajnie było, jakby mu padł jakiś set. Ale dobra, goście zmienił mi seta, więc mamy problem, widzowie. Mamy giga problem, ale nikt nie idzie. Nikt nie idzie mu na pomoc, więc prawdopodobnie ten ziomek został po prostu tutaj sam, samotnym wilkiem tutaj, że tak powiem, został typeczek sobie. Dobra, ja sobie jem koksa ostatniego. Nie wiem właśnie, czy ten typek się zdążył dobrać, czy się nie zdążył dobrać. Dobra, wycykał wszystkie perły, zmarnował perełki wszystkie gościu. Zostały mu już tylko refile. No i chyba jest nasz ten typeczek. Oj tak, upolowaliśmy widzowie go tutaj. Chociaż tam idzie jego kolega, cholera jasna. Żebym ja go zdążył tutaj zabić. Dobra, padł u bania i sobie zedał gościu, zajebiście. Już myślałem, że nie uda mi się go po prostu zabić, ale na szczęście się udało, także gitowo. Ja się tutaj schowam, mam nadzieję, że nie wbije ten jego kolega tutaj, bo jeśli wbije, to będzie widzowie giga przypał. No patrzcie, tam jest ten typeczek, ale nie, właśnie nie wiem, czy on wbija, czy nie wbija. To jest bardzo ważne pytanie. Dobra widzowie, ja sobie szybko wpisuję spawn i zobaczymy, czy nas widzowie tepnie na spawna, czy typek nas dogoni. Dobra widzowie, udało nam się uciec na spawna, także zajebiście. Dobra moi drodzy, sobie tutaj sprawdziłem. Tepamy do następnego zioma z czatu, jest to typek o niku Krydejo i jest on jeden w gildii, jest tutaj z gildii JRT, więc zobaczymy, czy nasz ziomeczek zaakceptuje. Mam nadzieję, że tak. Pisał na czacie, kto chce free eme, to tepa. Dobra widzowie, typek nas zaakceptował, także jemy koksa. Zaakceptował nas dość szybko. No i dobra, jesteśmy widzowie w jego kuboidzie. Kupujemy sobie widzowie standardowo stręża. Ma on 800 rankingu, czyli praktycznie tyle samo co ja. No i zobaczymy, kto będzie po prostu lepszy w tym pojedynku, albo kto się po prostu dobierze. No czy, no ja się nie dobiorę. On raczej ma szansę się dobrać, no bo to jest jego kuboid. Wiecie co, widzę, że za mną w tym miejscu jest widzowie jakaś stoniarka, więc wydaje mi się, że to może być jego dobierka. Ja sobie zmienię szybko seta, póki mam jeszcze tego koksa. I dobra, typek jest sobie koksika. Wiecie co, tak mi się wydaje, że za mną właśnie jest tutaj dobierka. Co ten typek odwala? Czemu on cały czas jadł koksa czy tam refila? O co tutaj chodziło? A! No dobra, ten jego kumpel z gildii się zalogował. No nieźle, no to mamy widzowie dwóch na jednego. No to trochę unlucky, że tak powiem. Czy jest tu przejście? Aj, myślałem, że może jest tu jakieś przejście, widzowie, do tej dobierki, ale niestety nie ma. Muszę zmienić sobie seta szybko. Pytanie jest takie, czy ten typek, ten Krydejo, pójdzie się dobrać, czy się nie pójdzie dobrać? Ja, on koksa przede mną, więc muszę się na niego sfokusować. Dobra, typeczek już nie ma, widzowie, koksów. Ja sobie też jem koksa. I postaram się na tego Krydeja jakoś tak mocno sfokusować, żeby po prostu go spróbować zabić. Czyżby oni sobie rzucali koksy? Oni coś sobie rzucali pod nogami. Nie wiem właśnie, czy sobie rzucali koksy, czy co. Ale ja fokusuję się tego Krydeja. Po co się po prostu na niego? Spróbuję się na niego po prostu spocić. Na tego Krydeja. Zobaczcie, on już odpanczowuje nawet. No i dupra, dupa. Dupa ja się, bo typek sobie uciekł. No niestety, odpanczował mnie. Odpanczował mnie dzieciaczek. No i sobie uciekł, przez co sobie tutaj po prostu niestety zginę. Chyba, że ten typ jakimś cudem tutaj poliże. Ale on jest na regence od koksa. Dobra, gdzie ja jestem? Dobra, czekajcie, spierdzieliłem gdzieś do góry. Nie wiem, to była akcja i tak samobójcza. Nic mi to kompletnie chyba nie da, że tu spierdzieliłem. No właśnie, bo jestem w jakiejś bezsensownej tutaj stoniarce. Więc jest dupa jaś, tak powiem. No, jestem widzowie w tragicznej sytuacji aktualnie. Dobierka! Nie! Nic już nie było w tej dobierce! Kurde! Nic nie było już widzowie w tej dobierce chyba. Nie zebrałem koksów. Dobra, nie puszczam shifta, może mi się uda uciec, bo gdzieś rzuciłem perły w obsydian. 20 sekund. Jezus Maria. A, dostałem hita. Dupa. Dobra, dupa. A, jeszcze sopolizałem. Kurde, gdybym z tej dobierki dostał koksy, a nie perły, to bym jeszcze tych typów tam powyjaśniał. No ale niestety widzowie, szczęście mi po prostu nie sprzyja. Dobra, tepamy dalej. Zowie, jakiś youtuber, gdzie on był tutaj? Jaki ten typek miał nick? O, PvP? PvP Le Creme. No dobra, tepamy. Tepamy do widzów do PvP Le Crema. Jaki miał nick? Tepa? PvP Le Creme. No dobra, tepnijmy do PvP Le Crema. Zobaczymy.
Zobaczymy, widzowie. Urodziny, no to napiszmy wszyscy dla mordziaty 100 lat, widzowie, na czacie. Wszyscy napiszmy dla mordziaty 100 lat. O, ty psie. Widać, że z YouTube'a jest. O, ty kurde, kundlu. Co jest? Aha, zbugowałem się w jednokratkowym sandzie. Okej. Nie spadł na typek, myślałem, że on spadł. Da się jakoś tam do niego wejść? Gdzie jest ten gościu? A on jest w żywiku, ta? A jest tam w żywiku ten typek. O kurde, ferma. A pardziele, co za ofermy, widzowie. Nie, właśnie, czekaj. Jak to się sprawdza, youtuber? Slash ty? O kuźwa, wyszedł widzowie obrońca zwierząt, ty pa. Wyszedł obrońca zwierząt, ty. Zrobić zrób falę? Jaką kurde falę? Na basenie, chłopie, to możesz falę zrobić, albo nad morzem masz falę. Jaką falę mam zrobić, ty? Z wody? Pa, mogę na rzepkarce wylać. A nie, to się nie rozlewa. Fuck. No nie wiem, falę zrób. Pa, zrzucę go. Papa jakiegoś strzała dostanie. Aj. Dostanie strzała jak, nie wiem, sarna przez 200 km na godzinę. Kurde. Tyk. Nie, no chcę go zwyzywać, że jest... Ale on sam się zwyzywa, bo właśnie zginie. Przeżył? Widzowie, jeden sub brakuje do rekordu. Halo? Szybciutko, widzę, kogo jest na razie staje suba. O nie, przyszedł... Ej, co oni kurde mają z tym strzelaniem z łuku, no... Elka na czacie i youtuber sobie polizał, pipile krem sobie zrobił lizu. No youtuber chciał mnie zabić, ale niestety polizał, widzowie. Chciał mi tutaj youtuber zabić, ale niestety polizał. Także beka. Nice. Niezłą meleczkę sobie zrobił tutaj kolega. Git.